Tak, to my dzisiaj zdobywamy jeden z dachów Śląska. I na właśnie jeden z tych dachów Śląska właśnie podążamy żółto-niebieskim szlakiem, czyli malowniczą, fenomenalną, obłędną doliną Białej Opawy. Zaczynaliśmy tam, gdzie widzieliście, czyli w miejscowości Karlowa Studanka. Tam można też sobie zostawić samochód. No i powiem Wam, droga jeszcze długa. Będziemy wracać szlakiem zielonym, takie wąskie, no chciałabym powiedzieć koło, ale to nie jest koło, trasa. Góry przyciągają mnie jak magnes, nie tylko dzięki cudom przyrody i mistycznej atmosferze, ale także z uwagi na fascynującą historię, która okrywa poszczególne pasma i szczyty. Z ogromną radością wyruszyłam zatem w podróż ku miejscowości Karlowa Studanka, śląskiemu uzdrowisku leżącego administracyjnie na terenie Republiki Czeskiej, w paśmie górskim Wysokiego Jesionika. Był to mój punkt wyjścia, z którego miałam wyruszyć na szczyt uwielbianego przez turystów z obu stron granicy pradziada. Ja to muszę od razu uwiecznić po tym, jak dokonaliśmy tego aktu, ale ta woda ma krwisty smak. Karlowa Studanka jest dawną osadą górniczą, w której trudniono się wydobyciem rud żelaza. To właśnie dlatego woda dostępna bezpłatnie w pawilonie pitnym ma charakterystyczny, metaliczny posmak. Jest także lekko musująca. Było to dla mnie sporym zaskoczeniem, jednak czego nie robi się dla zdrowia. Zresztą, jak nie woda, to powietrze. W Karlowej Studance najczystsze w całej Europie Wschodniej. Oddycham zatem pełną objętością płuc. Uzdrowisko pierwotnie nazywało się Hinnevita, a później Karlsbrunn lub Bad Karlsbrunn. Obecną nazwę nadano na cześć arcyksięcia austriackiego i księcia cieszyńskiego Karola Ludwika Jana Józefa Habsburga, który zatriumfował nad wojskami Napoleona w bitwie pod Aspern w maju 1809 roku. Baśniowy klimat oraz poczucie zatrzymania w czasie potęguje fakt, że miejscowość jest usytuowana na wysokości 800 metrów nad poziomem morza. Wiecie co? Wciąż jesteśmy na Śląsku. Tak, na Śląsku, w tym niby tak super, tylko i wyłącznie industrialnym. To jest bzdura. Większość Śląska to są właśnie urokliwe rejony przyrodnicze. Decyzja o wyborze szlaku na szczyt pradziada jest bardzo prosta. Wybieram szlak niebieski i żółty, prowadzący przez niewyobrażalnie urokliwą, zapierającą dech w piersiach dolinę Białej Opawy. Istnieją inne możliwości, w tym wjazd samochodem, ale przecież nie o to chodzi. Szosą pomęczę się w drodze powrotnej. Moje wejście będzie prowadziło przez bajeczny wąwóz z wodospadami, aż dotrę do schroniska Barborka, skąd będę już musiała podejść kawałek asfaltem. Nieskalanie doskonała przyroda od pierwszych kroków pochłania całą moją duszę. Warto pamiętać, że szlaku prowadzącego przez Dolinę Białej Opawy nie rekomenduje się w okresie zimowym. Trasa wymaga wówczas dużo większego doświadczenia oraz starannego przygotowania technicznego, w tym zastosowania raczków lub raków w celu pokonania oblodzonych drewnianych mostów. Wiecie, jaki jest totalny problem z tym miejscem, jeden jedyny, że żaden film i żadne zdjęcia, nawet najlepiej zrobione, nie oddają w pełni tego uroku. Szlakiem żółtym podążam nieco ponad 1,5 km. Nie mogę się napatrzeć na cudowne skałki, wodospady i jeziorka.
Mam ochotę wskoczyć do wody, której niska temperatura jest dla mnie bardzo atrakcyjna. Raz po raz mijam wspomniane już drewniane pomosty, ułatwiające dotarcie na szczyt. Niekiedy trzeba jednak lekko wspiąć się po większych kamieniach i skałkach. Najwyższy wodospad ma prawie 8 metrów wysokości, oferując niezwykłe wrażenia wizualne. Ciekawe, nieregularne fałdy skalne wynikają ze zróżnicowanego składu skał. Z gneisu zbudowana jest górna część doliny, zaś łupki i kwarcyt tworzą środkową i dolną część doliny. Obiedzie w Barborce, złożonym ze smażonego sera, a jakże, ruszam w dalszą drogę na szczyt. Widoki nadal są przepiękne, jednak asfaltowa droga pełna turystów idących pieszo bądź poruszających się na rowerach nie jest już tak atrakcyjna jak jedyna w swoim rodzaju Dolina Białej Opawy. W końcu docieramy na szczyt, będący jednocześnie najwyższym szczytem Jesioników, administracyjnie czeskiej części Śląska, ale i Górnego Śląska i Moraw. To piąty szczyt pod względem wysokości, mający 1491 metrów nad poziomem morza w całej Republice Czeskiej i najwyższy szczyt Sudetów Wschodnich. Dawniej szczyt nazywano Kilisztęschneiberg, a jego późniejsze nazwy niemieckie są zbieżne znaczeniowo z czeską Pradziad oraz polską Pradziad. Szczyt w literaturze niemieckojęzycznej wzmiankowany jest po raz pierwszy jako Altfaca w 1549, a później w XIX wieku jako Faceberg, czyli dziadek wszystkich gór, ten najważniejszy i najwyższy. Nazwa czeska Pradziad została po raz pierwszy wzmiankowana w 1848 roku, co ciekawe przypadającym na okres Wiosny Ludów. Symboliczna rzeźba pradziada, siwego starca z długą brodą, została w 2012 roku ustawiona przy drodze wjazdowej na sam szczyt góry. Została wykonana w drewnie dębowym przez czeskiego rzeźbiarza Jiří Haluska. Pradziadem praktykowano gospodarkę pasterską, jednak z czasem, od początku XIX wieku, rozpoczął się napływ turystów. Dziś jest to jedno z najchętniej uczęszczanych górskich miejsc turystycznych w Czechach. Z wieży telewizyjnej na samym szczycie góry rozciąga się piękny pejzaż. Za drobną opłatą możemy wjechać windą do punktu widokowego. W wieży o wysokości 146,5 metra, oddanej do użytku w 1980 roku i zaprojektowanej przez czeskiego architekta Jana Liszkę, znajdziemy nie tylko urządzenia telekomunikacyjne, ale także stację meteorologiczną oraz hotel z restauracją. Jest to najwyższa wieża widokowa w Czechach. Zanim na szczycie stanął socmodernistyczny kolos, istniała tutaj wybudowana w latach 1903-1912 kamienna, neogotycka wieża projektu wiedeńskiego architekta Franza Rittera von Neumanna. Budowla powstała z inicjatywy Morawsko-Śląskiego Towarzystwa Górskiego pod nadzorem Franciszka Gregera z Jesionika. Tak zwana Altvaterturm, czyli po prostu wieża na Pradziadzie, do 1921 roku nosiła nazwę Habsburgwarte, a po przyłączeniu kraju Sudetów, Sudetenland, do granic III Rzeszy Adolf Hitler-Turm. Wieża miała wysokość 32,5 metra. Jej ściany były grube i masywne, a okna głębokie. Na 7 piętrach można było znaleźć 23 pokoje. Na parterze mieściła się restauracja, a na szczycie platforma widokowa. Przy wieży wybudowano mały drewniany bar. Niestety budynek źle sprawdzał się w górskich warunkach pogodowych i wymagał ciągłych napraw. W czasie II wojny światowej w nieistniejącej już kamiennej wieży działała stacja meteorologiczna Wehrmachtu, zaś w jej pobliżu wzniesiono budynek o nazwie Pocztowni Chata. Po wojnie w jego wnętrzach funkcjonowała restauracja, stacja meteorologiczna oraz siedziba pogotowia górskiego.
Obecnie najbliższe pogotowie górskie znajduje się na stoku góry Petrowe Kameny, gdyż na samym pradziadzie jego placówka została zlikwidowana. W 1946 zamknięto wieżę dla turystów. Działała jeszcze w latach 1951-57, jednak niekończący się problem ze szczelinami w murach spowodował jej ponowne zamknięcie przez nadzór budowlany. Budowla uległa zawaleniu 2 maja 1959 roku. W latach 2000-2004 trwała budowa wiernej kopii wieży, która stanęła na szczycie góry Wettstein w Lesie Turyńskim w Niemczech. Inicjatorem było Towarzystwo Altwaca, a budowa kopii była wyrazem pokojowego protestu przeciwko wypędzeniom, które przeżyli niemieccy autochtoni zamieszkujący przed II wojną światową obszar między innymi pradziada. Legenda o naszym śląskim pradziadzie mogłaby jeszcze trwać i trwać. Bogactwo przyrodnicze i historyczne zdaje się nie mieć końca. Znaczenie tego regionu dla Ślązaków i nie tylko z obu stron granicy podkreśla chociażby fakt utworzenia Euroregionu Pradziad, mającego promować współpracę transgraniczną. Smakosze mocniejszych trunków mogą z kolei poczuć smak pradziada, delektując się likierem ziołowym Altwater. Ten szczyt trzeba po prostu zdobyć i poczuć samodzielnie.